i ta osoba będzie musiała mu pomóc. A tak się świetnie składa, że ze mną są dzisiaj studentki bezpieczeństwa. Ty przynieś AED, ty dzwoń po pogotowie, a ty chodź mi pomóż. Bardzo ważne komunikaty. I zaczynamy akcję. Widzicie, zaczynamy uciskanie klatki piersiowej od razu, jak nie mamy pewności, czy poszkodowany oddycha. Odsłoń klatkę piersiową poszkodowanego. Wyjmij kwadratowe opakowanie z defibrylatora AED. Otwórz opakowanie. Wyjmij elektrody. Elektrody od niebieskiego i przyklej piersiowy. Jak pokazano na rysunku. Odklej elektrody od niebieskiego i przyklej do kajdanego. Serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Nie dotykaj poszkodowanego. Naciśnij migający przycisk. Wykonano defibrylację. Można dotykać poszkodowanego. Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej. Teraz przez 2 minuty dziewczyny będą prowadzić taką akcję, my to sobie przyspieszymy, bo defibrylator po 2 minutach znowu przeprowadzi analizę. Jeszcze 5 razy. Nie dotykaj poszkodowanego. Trwa analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Nie dotykaj poszkodowanego. Naciśnij migający przycisk. Wykonano defibrylację. Można dotykać poszkodowanego. Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej. Wielkie brawa dla dziewczyn. Ale wielkie. O, lepiej. Słuchajcie, to, co dziewczyny pokazały, to była taka akcja, która faktycznie może się wydarzyć. Kiedy, nie wiem, będziesz przechodził i na przystanku ktoś będzie leżał i się nie będzie ruszał. I tam nie będzie nikogo akurat teraz, w tym momencie, kto będzie umiał to lepiej niż ty. Dlatego zacznij działać. Przede wszystkim sprawdź, czy człowiek reaguje na twój głos. Zawołaj, krzyknij do niego. Halo, czy mnie słyszysz? Jeżeli nie ma żadnej reakcji, sprawdź, czy oddycha. Odchyl mu głowę i słuchaj przez 10 sekund, czy człowiek oddycha. Każdy jest w stanie to zrobić. Jak masz wątpliwości, czy jest oddech, to podejmij decyzję o tym, że trzeba go ratować. Wyznacz kogoś, kto wezwie pomoc. Wyślij kogoś po AED. Tych urządzeń jest coraz więcej. One naprawdę będą pomagały przez całą akcję. I podejmij odważną decyzję, żeby uciskać klatkę piersiową. Jeżeli się pomylicie i w stresie uznacie, że człowiek nie oddycha, a on jednak oddech miał zachowany, jak uciśniesz mu klatkę piersiową, na pewno zareaguje. Zaboli go, da ci znać. Wtedy przerwij, sprawdź jeszcze raz. Ale to działanie ratuje, a nie patrzenie się, czy człowiek zareaguje sam. Nie strach, nic nie spowoduje, że będziemy się bali. To tylko spowoduje, że ratownicy przyjadą i przez 10 minut nikt nie ratował człowieka, któremu trzeba było uciskać klatkę piersiową. Do ratowania trzeba odwagi i tej odwagi wszystkim życzę, a najlepiej, żebyśmy nigdy nie musieli tego robić i nie dzwonić po pomoc. Dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo PCK Rzeszów. Może ktoś ma pytania? Oczywiście tematyka jest bardzo ważna, bardzo taka codzienna. Na pewno ta wiedza tutaj zdobyta, czy informacje mogą się przydać. Może ktoś chciałby o coś zapytać, czegoś nie rozumie, czegoś nie wie. Zachęcamy do tutaj czynnego udziału. Mamy ze sobą specjalistów przy sobie, więc na pewno na wszystkie pytania przynajmniej postarają się odpowiedzieć, a wierzymy, że odpowiedzą. Odpowiedzą. Panie tutaj mają pytania, proszę zadać. To zapytacie dla wszystkich, na pewno ktoś tutaj będzie ciekawy. Jeżeli nie będzie takich pytań, to zostajemy w tematyce medycyny, ratowania ludzkiego życia.
I przechodzimy do następnego stoiska, przechodzimy do 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Zostajemy w tematyce medycznej i oddajemy głos tutaj przedstawicielowi. Prosimy o przedstawienie pokazu ratownictwa medycznego medycznej sekcji lekkiej piechoty Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej 3. Szanowni Państwo, witamy w imieniu 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od początku zacznę od tego, że medyk na polu walki, funkcja, którą pełni, jest przede wszystkim związana z tym, że on jest żołnierzem. Nawet jeżeli jest ranny, ale sekcja, drużyna znajduje się w kontakcie z przeciwnikiem, to medyk również prowadzi ogień. Dopiero kiedy sytuacja jest względnie bezpieczna, medyk przystępuje do udzielania pomocy. Na polu walki przede wszystkim zagrożeniem są masywne krwotoki. Wedle statystyk medycyny pola walki masywne krwotoki skończyn to jest ponad 60% tak zwanych zgonów do uniknięcia. Dlatego zaprezentujemy tutaj badanie urazowe pacjenta, natomiast badanie różniące się od znanego nam badania urazowego z medycyny cywilnej, ponieważ skupiające się na początku na masywnych krwotokach, dopiero dalej na drożności górnych dróg oddechowych, dopiero dalej na urazach klatki piersiowej, dopiero dalej na sprawdzeniu krążenia, urazów głowy, zabezpieczenia przeciwko hipotermii i dalszych czynności medycznych, dotyczących przypadków, które już życiu bezpośrednio nie zagrażają. Więc koleżanka już może przystąpić do rozpoczęcia badania. Próbuję nawiązać kontakt z pacjentem, zabezpieczając jego broń. Mamy kolegę, który jest nieprzytomny. Jeżeli on stracił przytomność walcząc, to istnieje zagrożenie, że odzyska przytomność dalej walcząc. To znaczy, że jego broń może stanowić zagrożenie dla medyka, który udziela pomocy. Ale w tym czasie, kiedy zabezpieczamy tą broń, krew, w tym przypadku masywny krwotok z lewej kończyny dolnej, krew dalej ucieka. Dlatego Kasia teraz, zakładając opaskę uciskową na nogę, stosuje ucisk miejscowy na tętnicę biodrową, powodując spowolnienie lub powstrzymanie krwawienia z nogi. Zakłada opaskę uciskową, która ma za zadanie zabezpieczyć masywny krwotok z nogi, sprawdza czas założenia opaski uciskowej i przystępuje do dalszej części badania urazowego. Gdyby ktoś był zainteresowany nauką tamowania masywnych krwotoków w sposób improwizowany lub za pomocą opasek uciskowych, opatrunków hemostatycznych, procedury wound packingu, czyli pakowania rany, zapraszamy na stanowisko i postaramy się wszystko tutaj pokazać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Duże brawa dla naszych żołnierzy. Oczywiście nadal zostaje propozycja zadawania pytań. Jeżeli ktoś, kogoś nurtuje jakaś informacja, której nie jest pewien, ktoś chciałby zapytać, bardzo serdecznie zapraszamy tutaj. Na pewno takiej odpowiedzi ktoś uzyska. Tutaj widzimy, żołnierz leży, może potrzebuje pomocy, ktoś będzie chętny pomóc. Przypominamy również, że dookoła nas są stanowiska wystawnicze i możemy zapoznać się ze sprzętem różnych służb, które tutaj są. Jest z nami Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Straż Miejska w Rzeszowie, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, Izba Administracji Skarbowej, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, wspomniana już tutaj 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, prezentujący wcześniej swoją akcję Polski Czerwony Krzyż, Straż Ochrona Kolei, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie, Fundacja DKMS, Ochotnicza Straż Pożarna. Chcemy również tutaj się upewnić, czy strażacy już są gotowi do swojego pokazu. Jeżeli tak, to zapraszam wszystkich
z powrotem tutaj na środek parkingu przed budynek A. Strażacy zaprezentują swoje działania. Tak, tak, drogi Grześku, prosimy wszystkich, aby podejść bliżej tu pod te daszki odsłonięte na wszelki wypadek od deszczu. Was, młodzi przyjaciele tam siedzący na ławkach pod naszym głównym budynkiem, też zapraszamy. Warto podejść, kolejny dynamiczny pokaz przed nami. Takich pokazów jeszcze mamy dzisiaj dla was kilka. Przypominam też, że cały czas możecie odwiedzać statyczne prezentacje i wystawy uczestników, przypomnę, 6. Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warto nadmienić, że są z nami strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z jednostek w Tyczynie, Zaczerniu, Śledziskach i Świlczy. I to oni właśnie zademonstrują swój pokaz. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości. To teraz, zapraszamy. Drodzy Państwo, gorące brawa dla strażaków z OSP. Przywitajcie ich ciepło i gorąco. I myślę, że możemy zaczynać. Witam w imieniu strażaków. Jestem prezesem OSP Zaczernie. Zaprezentujemy dzisiaj pokazową akcję ratowniczą podczas wypadku komunikacyjnego. W ćwiczeniu biorą udział dwa zastępy, OSP Świlcza i OSP Zaczernie. Są to samochody ratowniczo-gaśnicze średnie. Obydwa posiadają zapas wody w ilości 2,5 tysiąca litrów. Można by powiedzieć, pojazdy takie uniwersalne, gdyż mogą w działaniach typowo ratowniczych i działaniach gaśniczych brać udział. Widzimy teraz, rozpoznanie już się odbyło. Wiadomo, jedna osoba poszkodowana, prawdopodobnie czołowe zderzenie, stabilizacja pojazdu. Widzimy te dwa kliny podłożone pod próg pojazdu. Zapobiega nam to przemieszczeniu się pojazdu podczas naszych działań. No i łączyłoby się to z urazami wtórnymi u poszkodowanej osoby. Żeby wykonać dostęp do osoby poszkodowanej, w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy się da wejść przez drzwi. W tym założeniu nie mamy takiej możliwości. Pojazd jest na tyle uszkodzony, że drzwi nie da się otworzyć. Ratownik jest już w środku. Pierwsza faza, sprawdzenie parametrów, czy oddycha, czy jest osoba przytomna i stabilizacja tej osoby. Stabilizujemy odcinek szyjny kręgosłupa za pomocą kołnierza ortopedycznego. Następnie dalsze czynności zabezpieczenia miejsca akcji. To jest odłączenie akumulatora w samochodzie. Istnieje pojęcie bezpieczeństwo własne ratownika. Wszyscy biorący udział w działaniach zabezpieczeni są przez ubrania specjalne, hełm z przyłbicą, czyli ochrona oczu. Teraz następuje próba otworzenia drzwi od strony pasażera. Wykonujemy miejsce, do którego przykłada się narzędzie hydrauliczne. To narzędzie to w tym przypadku jest rozpieracz ramieniowy.
wszystkie nasze urządzenia hydrauliczne pracują na zasadzie hydrauliki siłowej. Olej jest tłoczony przez pompę i uruchamia nam tłok i uzyskujemy tu siły kilkudziesięciu ton, zarówno przy cięciu, jak i rozpieraniu. Osoba w środku zabezpieczona jest dodatkowo przez okrycie kocem. Widzieliśmy tutaj odpryski szkła. Sytuacja niebezpieczna i dla ratowników, i dla osoby, która jest uwalniana. W działaniach biorą udział dwa zastępy, a przypominam, że zastęp to jest obsada jednego wozu strażackiego, czyli w tym przypadku to jest maksymalnie po 6 osób. W gotowości już jest rota medyczna, przygotowana jest deska do ewakuacji poszkodowanej osoby. I tutaj w założeniach naszego pokazu, pomimo otworzenia, odcięcia drzwi, nie ma możliwości odpowiedniego dotarcia do osoby poszkodowanej. Często dochodzi tutaj do przygniecenia nóg. Dodatkowo w każdym przypadku wypadku istnieje wielkie prawdopodobieństwo uszkodzenia kręgosłupa u osoby poszkodowanej. I teraz zademonstrujemy usunięcie dachu i w ten sposób dostęp do osoby poszkodowanej będzie nieograniczony i da się ją ewakuować w bezpieczny sposób na desce ortopedycznej. Przednia szyba jest klejona jako laminat z dwóch szyb. Usuwamy za pomocą ręcznych narzędzi do cięcia. Można to zrobić również toporkiem strażackim, siekierą. Zagrożeniem tu jest pył szklany, ale osoba jest odpowiednio zabezpieczona i nie dochodzi tu do urazów. Teraz będzie zmiana narzędzia, nożyce hydrauliczne, około 50 ton siły cięcia i standardowy pojazd rozcina nam słupki, progi. Unikamy cięcia elementów hartowanych typu zawiasy, pedały sprzęgła, hamulca. Przednie słupki już odcięte. Takie standardowe działania mogą trwać od kilkunastu minut do nawet około godziny w bardzo skomplikowanych przypadkach. Przy zderzeniu na przykład z pojazdem ciężarowym lub jakimś pojazdem trakcyjnym typu pociąg. Na terenie naszego powiatu wszystkie jednostki ochotniczych straży w krajowym systemie posiadają urządzenia hydrauliczne. Jest to standard. Jeszcze wspomnę, że do tych czasów działania wlicza się również czas dojazdu. Wymagane jest dotarcie w każde miejsce
naszego powiatu w czasie około 15 minut. Także OSP jest często jednostką, która pierwsza przybywa. Już mamy kabriolet, dach jest odcięty, osoba poszkodowana stabilna, przytomna i zabezpieczona. Do działań włączyli się już ratownicy pogotowia ratunkowego. Każde działania medyczne wymagają, żeby na miejscu był tak zwany koordynator działań medycznych. Jeśli jest pogotowie, tym koordynatorem jest ratownik bądź lekarz z pogotowia ratunkowego. Jeśli straż działa samodzielnie, wyznaczony przez dowódcę akcji ratownik pełni tą funkcję. Osoba na desce, przeniesiona na nosze, komfort termiczny, czyli zabezpieczenie przed utratą ciepła. Jest to element postępowania przeciwwstrząsowego, zabezpieczenie pasami i osoba może być przewieziona do szpitala. Tutaj w skrócie pokazaliśmy takie kluczowe elementy, tylko ten pojazd był w całości. Przy zderzeniu czołowym pojazd nie przypomina tego, jaki wyjeżdża z fabryki, także działania są utrudnione. Tutaj jeszcze jest z przodu rozwinięta linia szybkiego natarcia, czyli taka linia gaśnicza. Przy każdym działaniu tego typu wymagane jest zabezpieczenie przeciwpożarowe. Tak jak wspomniałem, jeden i drugi samochód posiada zbiornik, autopompę i jest zdolny ugasić pożar. Osoby postronne jako świadkowie zdarzeń na drodze zobowiązane są udzielać pomocy i również z zachowaniem tej zasady bezpieczeństwa własnego. Jeśli nie ma możliwości dotarcia do osoby, pozostaje ona w samochodzie, kontrolujemy parametry, a w przypadku pożaru gasimy pożar w zarodku. Do tego używa się gaśnic. Każdy samochód zgodnie z przepisami powinien posiadać co najmniej 1 kg proszku gaśniczego, a samochody ciężarowe gaśnicę 6-kilogramową. To nasz pokaz dobiegł końca. Dziękuję za uwagę. Na miejscu jeszcze chwileczkę pozostaniemy. Tam w odwodzie jest OSP Tyczyn, otwarte skrytki, można sobie obejrzeć sprzęt. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo, prosimy o gromkie brawa dla uczestniczących w pokazie strażaków, ratowników medycznych. Przypominamy, że udział brała OSP Świlcza, OSP Zaczernie, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz OSP Siedliska i OSP Tyczyn. To jeszcze raz głośne brawa dla strażaków z OSP. Głośno, głośno podziękujcie im za ten pokaz. Teraz chwila przerwy. Za 5, za 10 minut rozpoczynamy tak pokaz policyjny. Dobra, tylko zachęcamy wszystkich do pozostania w tym obszarze. Strażacy zaraz opuszczą to miejsce, a na ich miejsce przyjechała policja i pokaz policji będzie tutaj prezentowany za kilka chwil.
Przypominamy, że na terenie kampusu wystawiają się różne służby, różne jednostki. Zachęcamy do tego, żeby podejść, zobaczyć, co do nas przygotowali, zadać pytania. Tak jak wcześniej wspominałem, są z nami Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Straż Miejska, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, Izba Administracji Skarbowej, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Polski Czerwony Krzyż, Straż Ochrona Kolei, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie, Fundacja DKMS, OSP, które brały teraz udział w pokazie, a także przedsiębiorstwo wielobranżowe Karabela, Ekspert Szkoła Nauki Jazdy. I oni tutaj wszyscy są, prezentują swoje stoiska i oczywiście zachęcamy do ich odwiedzenia. Kto jadł grochówkę? Ręka do góry. Nie jedliście jeszcze? No to szybko, zapraszamy was. Pyszna grochówka przygotowana przez Kuchnię Polową w Ludczy oraz Sklep Wojskowy Bunkier w Rzeszowie, Jaśle i Krośny. Jeśli nie próbowaliście tej przepysznej, a potwierdzam, przepysznej, sam już jadłem grochówki, zapraszam do naszej Kuchni Polowej. Zostało nam jeszcze tych porcji, tak? Tak dużo. 200-300 osób spokojnie jeszcze może skorzystać, dlatego zapraszam serdecznie. Kto jeszcze nie próbował grochówki, może to zrobić właśnie w Kuchni Polowej z Ludczy, która dzisiaj z nami również świętuje to Młodzieżowe Podkarpackie Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Panie Grześku, co mamy następnego w programie? Już patrzę. Kolejne teraz pokazy oczekujemy, na jednostki policji, które będą tutaj prezentowały swój pokaz, także zachęcamy, żeby pozostać w tym miejscu, gdzie odbywał się pokaz Straży Pożarnej. Już niebawem właśnie oddajemy mikrofon policji. Tutaj przedstawiciel. Witam Państwa serdecznie. Komisarz Wojciech Kulik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Zanim zacznie się nasz pokaz dynamiczny, zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego stoiska, naszej grupy wystawowej, gdzie można podziwiać sprzęt policyjny, między innymi motocykl Harley Davidson. Jako ciekawostka, jest to motocykl jedyny taki w Polsce, jedyny taki model w Europie, motocykl Harley Davidson, który służy w policji. Jest to model wersji amerykańskiej, pojemność 1800 cm sześciennych. Obok niego również motocykl ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, motocykl Triumph Tiger, pojemność 1050 cm sześciennych. Obok motocykli możemy zobaczyć na pojeździe pick-up, możemy zobaczyć reflektor oświetlający. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że reflektor ten ma zasięg 8 km, a świeci z mocą ponad 111 tysięcy lumenów. Również obok tego jest bus zespołu minersko-pirotechnicznego. Są to policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji i zajmują się neutralizacją ładunków wybuchowych, które zostały ujawnione. Poczekamy na przemieszczenie się wozów Straży Pożarnej. Ja na chwilę pożegnam się z Państwem i przygotuję policjantów do pokazu dynamicznego. Tematem głównym będzie zatrzymanie pojazdu z przestępcami, ujawnienie ładunku wybuchowego w tymże pojeździe oraz jego neutralizacja. Tak jak tutaj pan policjant wspomniał, zaraz będzie miał miejsce pokaz policji, zatrzymanie
pojazdu niebezpiecznego. Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości, żeby też nie utrudniać tutaj pokazu pracy policji. Jeszcze raz dziękujemy jednostkom OSP i zespołowi ratownictwa medycznego, który nadal z nami tutaj zostaje. Można oczywiście do strażaków podejść, zapytać, porozmawiać, zobaczyć ich sprzęt z bliska. Tutaj w dalszej części parkingu po naszej lewej stronie możemy też zobaczyć stoisko ITD Straży Granicznej. Oni również się wystawili, prezentują swój sprzęt. Pogoda coraz bardziej sprzyja, więc wszystkich tutaj z poddaszku zapraszamy na niepoddaszek. Oczywiście żartowałem. Drodzy Państwo, deszczu się nie boimy, zapraszamy pod te nasze daszki, tak zwane carporty. One są przysłonięte specjalną płachtą, żebyście nie mokli. Zapytam kolegów żołnierzy, czy ewentualnie koło Was też... Tak, żołnierze też zapraszają do siebie, można u nich się schronić, też mają te daszki przykryte specjalną płachtą, także deszczu się nie wystraszymy. Oczywiście główną atrakcją nie jest daszek, zachęcamy właśnie do tego, żeby porozmawiać z żołnierzami 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, zobaczyć ich sprzęt, tutaj ze strzelcami wyborowymi, którzy się uśmiechają. Ale zgodnie z zasadą za mundurem panny sznurem więcej kobiet niż mężczyzn poszło na drugą stronę. Tak, dokładnie, dokładnie. Oczywiście. No oczywiście. Nie chciałem powiedzieć o tutaj takim atucie strzelca wyborowego. Może to trochę suchar wyjdzie, ale potrafi utrzymać dystans. Ła, brawa za... Przepraszam bardzo, Rzedrzedp. Brawa dla kolegi Grzesia, poproszę. Dziękuję. Gorące dziękuję. Brawa. Dziękuję. Co roku, słuchajcie, ja... A, to zmoknę najwyżej. To czekając na policję, zaproponuję, żebyście podziękowali w taki szczególny sposób uczestnikom naszego święta i żebyśmy zrobili taką falę przez ten parking tradycyjną meksykańską. Pomożecie? To tak lecimy od tej strony po kolei na raz, dwa, trzy i od lewej do prawej. Gotowi? No i poszli, jedziemy, ręce do góry, I tam końcówka teraz. I bunkier. I wracamy w drugą stronę. Słuchajcie, oczywiście jak ktoś ma grochówkę w ręku, to nie bierze udziału w fali. Dobra, to teraz zanim już całkiem zmoknę, poproszę Was tylko o gorące brawa dla uczestników tej imprezy, czy dla naszych wystawców, wszystkich służb, które pojawiły się w kampusie WSP-a. Głośne brawa wszystkich, proszę. To trochę się schowam, bo trochę mokro się zrobiło. Przemek obiecał, że jeżeli nie przestanie padać, zaśpiewa piosenkę deszczową, żeby się chmury rozeszły. Znaczy obawiam się, że chmury by uciekły, a tłum też by mógł tego nie wytrzymać. Dobrze, drodzy Państwo, czekamy cały czas na kolejny pokaz. Patrzę, jest to tak. Spokojnie, to jeszcze nie była policja. Jeszcze chwilę musimy poczekać, ale myślę, że w tym czasie przestanie padać. Ja już zaraz sprawdzę, co tu pogoda pokazuje. Pogoda na pewno jest przewidywana. Słońce? U kogo słońce pokazuje? A za ile? Za 5 minut. No to mamy dobrą prognozę, za 5 minut będzie słońce, także nie mamy się co martwić. A za 2 minuty policja. Witam ponownie. Cóż, policja pokazuje się
na rzeszowskich ulicach, czy słońce, czy deszcz, w każdą pogodę pełnimy służbę na co dzień, a wszyscy wiedzą, że najniebezpieczniejszą służbę pełnią policjanci w pododdziale kontrterrorystycznym. Mamy to szczęście, że w naszym województwie mamy właśnie samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji. Do niedawna ta nazwa była troszeczkę inna. Pododdział nazywał się antyterrorystyczny policji. Niestety o liczebności i dokładnych parametrach uzbrojenia, którym posługują się policjanci, mówić nie mogę. Powiem tylko, że podstawowy taki zespół szturmowy składa się z 6 policjantów, którzy wkraczając do policyjnych działań wzajemnie się ubezpieczają. Ubezpieczają się oczywiście bronią, mają oni do dyspozycji pistolety maszynowe HK416, HK417, UMP, MP5 oraz pistolety Glock. Ponadto snajperzy policyjni dysponują karabinami snajperskimi TRG-21 zwanymi SAKO. Czekamy, aż policjanci przygotują się. Oczywiście pościg zacznie się gdzieś poza kampusem, a finał tego pościgu będzie miał miejsce przed Państwem. Wszystkich szczegółów, które przygotowaliśmy dla Państwa, nie będę na chwilę obecną zdradzał. To wszystko wyjdzie w trakcie naszego dynamicznego pokazu. Podczas tego pokazu mamy również w planie pokazać współdziałanie policji z jednostkami pogotowia ratunkowego. Bardzo często jest tak, że policjanci odnoszą kontuzje, rany bądź nawet giną na służbie podczas takich niebezpiecznych akcji. Oczywiście mamy swoich medyków policyjnych, którzy przygotowani są do tego, aby policjantom udzielić pierwszej pomocy na polu walki, ale oczywiście kiedy skala tego niebezpieczeństwa, skala obrażeń jest dużo większa niż przewidujemy, zawsze do naszych działań włączamy służby medyczne. Prosimy tutaj o zejście ze środka parkingu, prosimy zrobić miejsce. Prosimy nie wychodzić właśnie na ulicę, tak. Za chwilę proszę za czerwoną, biało-czerwoną taśmę nie wychodzić. Też służby porządkowe, proszę o czujność. Jak widzimy, policjanci zabezpieczają pojazd zatrzymany z każdej strony. Jeden z policjantów odniósł w trakcie akcji obrażenia. Zostaje ewakuowany przez swojego partnera w miejsce bezpieczne, a obok białego pojazdu widzimy już element zatrzymania niebezpiecznych przestępców. Proszę zwrócić szczególną uwagę na to, jak policjanci ubezpieczają się wzajemnie, jak zabezpieczają pojazd, który należał do przestępców. I w tym momencie policjanci osadzają niebezpiecznych przestępców w swoim samochodzie, a pozostały zespół dokonuje sprawdzenia, czy w pojeździe nie znajduje się nic niebezpiecznego. Być może jeszcze ktoś w pojeździe schował się w bagażniku.
Policjanci informują się wzajemnie, iż nie ma żadnych więcej osób, natomiast wskazują, iż w pojeździe znajduje się niebezpieczny ładunek, który wymaga interwencji policjantów zespołu pirotechnicznego. Ranny policjant zostaje umieszczony w karetce pogotowia ratunkowego, przewieziony do szpitala. Natomiast po prawej stronie, gdzie jest stanowisko ze sprzętem policyjnym, widzimy, jak przygotowywany jest do pracy policyjny pirotechnik. Jest to osoba, która musi posiadać szczególne predyspozycje, wiedzę, ogromną wiedzę o ładunkach niebezpiecznych, ładunkach wybuchowych. Policjant ubierany jest w strój przeciwwybuchowy EOD 9. generacji. Strój ten składa się z płyt kewlarowych i płyt ceramicznych, co powoduje, że jego waga przekracza 50 kg. Policjanci, którzy asystują pirotechnikowi, zaczasnęli przyłbicę na hełmie. Policjant dysponuje specjalnym panelem kontrolnym na rękawie, na przedramieniu. Dzięki temu panelowi może wpływać na parametry kombinezonu, a ciekawostką jest to, że kombinezon ten jest chłodzony wodą, aby policjantowi nie było zbyt gorąco. Również w hełmie są środki łączności, a cały hełm ma również zestaw własnego oświetlenia. Jak widzimy, policjant pirotechnik pracuje bez rękawic, gdyż tylko gołe ręce są najbardziej sprawne przy tak delikatnej pracy, jaką jest podejmowanie ładunków wybuchowych z pojazdu. Policjant podejmuje teraz za pomocą specjalnego ramienia ładunek wybuchowy. Oczywiście technika podejmowania tych ładunków jest różna w zależności od tego, z czym mamy do czynienia, a to głównie dzięki wiedzy tego policjanta. Następuje odpowiedni wybór tej techniki podnoszenia, a samo ramię czasami policjantowi ocali życie, gdyż tak naprawdę po zdetonowaniu takiego ładunku nie odłamki ranią policjantów, tylko fala uderzeniowa powstała po wybuchu, a ramię, którym posługuje się policjant, pozwala na odsunięcie i osłabienie tej fali uderzeniowej, która pirotechników najczęściej zabija. Pirotechnik przeniósł ładunek wybuchowy ujawniony w samochodzie w miejsce bezpieczne na potrzeby tego pokazu. Oczywiście jest to miejsce przed państwem, ale bardzo często jest tak, że za pomocą specjalnej przyczepy zwanej beczką policjanci przewożą ten ładunek w miejsce zupełnie odosobnione i neutralizują, bo nie polega to na wysadzeniu nigdy, ale na zneutralizowaniu tego ładunku. A bardzo często odbywa się to za pomocą specjalnego działka, które teraz policjant niesie
w rękach. Działko to strzela najczęściej ładunkiem wody, soli, w zależności od konstrukcji danej bomby. Również policjanci podejmują decyzję o użyciu odpowiedniego ładunku. Tutaj z uwagi na obecność Państwa jako widzów nie zdetonujemy tego ładunku. Powiem szczerze, nie jest to widowiskowe. Brzmi to nawet ciszej od wystrzału petardy z okazji nawet Sylwestra, więc tylko chciałem Państwu zaznaczyć, jak wygląda element neutralizacji takiego ładunku. Do tego działka przyłączane są specjalne kable i zdalnie jest działko odpalane, po czym również następuje badanie tego ładunku pod kątem kryminalistycznym. Możemy uznać, iż pokaz policyjny dynamicznego zatrzymania podejmowania ładunku wybuchowego z pojazdu zakończył się. Dziękuję bardzo. Prosimy o duże brawa dla policjantów za ten pokaz, dla pirotechników. Po tym pokazie myślę, że w kilka chwil później zapraszamy wszystkich na pokaz wyszkolenia psów ratowniczych. Będzie on prezentowany przez Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami STORAT. Pokaz będzie miał miejsce w okolicy budynku C. Proszę się nie martwić, będzie pod dachem, także będzie można spokojnie obejrzeć ten pokaz. Deszcz nie będzie nam straszny. Zresztą Państwo widzą, pada coraz mniej. Proszę jeszcze zrobić miejsce tutaj dla policjantów, żeby sobie bezpiecznie wyjechali. Tak. Dzisiaj musieli przyobrać tutaj pozę tych złych ludzi, ale na co dzień... Ale przepraszam cię bardzo, nie wszyscy złych. Tylko... Nie, no tych dwóch, którzy odjeżdżają niestety. Tych w białej dacji, tak. Tak, tak, tak. Na co dzień są tymi dobrymi. Drodzy Państwo, to jeszcze na koniec raz podziękujmy policjantom za ten pokaz głośnymi brawami, za to, że w strugach deszczu pokazali, jak sprawnie pracują na co dzień, ochraniając nas i dbając o nasze bezpieczeństwo. Jeszcze raz głośne brawa. Ale głośne. Tak lepiej, zdecydowanie lepiej. Tak, jak wspominałem, zapraszamy wszystkich Państwa pod budynek C na pokaz wyszkolenia psów ratowniczych prezentowany przez Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami STORAT. Chwilę później będzie również pokaz tresury i wyszkolenia psów służbowych prezentowany przez Straż Ochrony Kolei, Policję, Straż Graniczną i Izbę Administracji Skarbowej. A jakby ktoś pytał, to budynek C jest na lewo od budynku głównego naszego. Patrząc na wprost do Telebimu, to kierujemy się w lewą stronę i tam jest budynek C, ten taki biało-ceglasty i tam kolejne pokazy specjalnie przygotowane dla Was.
Witam serdecznie, chorąży Radłowski. Razem z koleżanką prezentujemy tutaj Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Straż Graniczna jako formacja zajmuje się ochroną granicy państwowej, a także odprawą pasażerów, kontrolą ruchu granicznego, przemieszczaniem odpadów, a także kontrolą wewnątrz kraju pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Służba jest bardzo odpowiedzialna, ale daje dużo satysfakcji. Na tym stanowisku prezentujemy sprzęt służący do weryfikacji autentyczności dokumentów. Mamy także stanowisko zewnętrzne, gdzie pokazujemy pojazdy, a także umiejętności naszego pieska. Zapraszamy chętnych, odpowiemy na wszelkie pytania. Dziękuję. Jest instytucją, która zabezpiecza logistycznie pododdziały będące na zaopatrzeniu. Logistycznie to znaczy pod względem materiałowym i pod względem technicznym. Zabezpieczamy pododdziały bojowe wojska w mundury, w żywność,
zabezpieczamy również, realizujemy zabezpieczenie techniczne. Tyle. Jesteśmy przy stoisku cywilnego stowarzyszenia, które zajmuje się ratownictwem z psami, czyli Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami Storac z Rzeszowa. Obecnie w tej chwili mamy tu jeszcze dwa psy. Nasze stowarzyszenie od lat 20 zajmuje się szkoleniem psów do ratownictwa, do poszukiwań ludzi w terenach, ludzi zaginionych w terenie otwartym, w lasach, w górach. Pomagamy Policji Państwowej, pomagamy Straży Pożarnej w poszukiwaniach osób zaginionych. Od wielu, wielu lat uczestniczymy w akcjach poszukiwawczych. Nasze psy i nasi ratownicy wspomagają służby mundurowe na zasadzie wolontariatu. Nikt z nas nie jest żadną osobą pracującą stricte w służbach ratowniczych. Jesteśmy cywilami, ochotnikami, którzy pomagają służbom mundurowym w pracy. Dziękuję.
nabijać. Jesteśmy przedstawicielami Ligi Obrony Kraju i stoisko nasze zawiera tutaj broń z II wojny światowej, z okresu II, I wojny. Są to karabinki, pistolety maszynowe i broń krótka. Nasza Liga Obrony Kraju szkoli młodzież w strzelectwie, w pływaniu. Jest również nauka jazdy jest i również tak jak tutaj mamy na tym, płetwo nurkowie też są. Dobrze. Tyle, bo ja tam więcej to.
WSP i A na najlepszych kierunkach studiów na Podkarpaciu. Administracji, zarządzaniu, prawie oraz bezpieczeństwie wewnętrznym. Zostań studentem WSP i A Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, nowoczesnej uczelni. Thank you.
poduszek ze spustu i spokojnie. Tak, tak. Gdzie pani teraz była uprzejma strzelać? No jak pani myśli? Dziękuję bardzo. Wzajemnie ponownie. Proszę pani, zrobimy taki malutki eksperyment. Proszę pani, ujmę pani teraz broń. Dobrze? Ognia. Strzela pani po prawej stronie. Strzelamy, strzelamy. Dobrze? Broń. A ja poproszę za widać, strzał kontrolny w kierunku środka tarczy? Pani wie, gdzie jest środek tarczy. Teraz. Wy, jako celownika. Przypominam, że strzelba policyjna nie posiada celownika z przodu. Celuje się po lufie. Czyli mając tak doskonale kanciastą broń, bez żadnego problemu, proszę Państwa, możemy celować, używając lufy jako celownika. Ale to dla tych osób, które nie umieją utrzymać ostrości na muszce i szczelnicy. Dziękuję koleżance. Zapraszam następną osobę. Technika strzelecka się skończyła. Czyli proponuję w ten sposób. Proszę. Nie dotykamy. Widzi Pan, jak się łatwo nabrać? Proszę. Nie cofamy się. Często symuluję studentom broń w postaci długopisu. Bo wtedy bez żadnego problemu mogę pokazywać, że celujemy w ten czy w drugi. Proszę Państwa, postawa strzelecka jednoręczna, bardziej sportowa, bardziej policyjna, bardziej wojskowa. Postawa dwuręczna, tak? I półfrontalna. Dwuręczna, frontalna i półfrontalna. Jeśli Pan stoi nóżkami tak, a górą Pan stoi tak, to nie jest ani postawa frontalna, ani półfrontalna. Po prostu to jest, człowiek się męczy. Proszę ująć broń. Celować, a zacznie celować, otworzy się tarcza. Nie ma powodu, żeby robić to wcześniej. Dziękuję. Palę ze spustu i odkładamy sygnał. Proszę ująć broń, żeby ona do niczego nie służyła. Proszę odłożyć broń i proszę pomyśleć, jak Pan coś robi. Pomyśleć. Zaczynamy jeszcze raz. No i widzi Pan, jak włączył Pan myślenie, wszystko wychodzi od razu inaczej. Proszę uprzejmie. Dalej kontynuujemy. Dokładamy drugą rączkę. Palec. Bardzo ładnie. Zamek pracuje. Dobrze. To proszę odłożyć jeszcze. Teraz proszę popatrzeć. Pan stoi tak. A chce Pan strzelać? No. To po co Pan strzela? Czyli osoba odpowiedzialna za orientację w terenie, takiego człowieka, który się
doskonale posługuje odpowiednim GPS, umie obsługiwać mapę, posługuje się sprawnie kursorą. Jego zadaniem jest doprowadzenie zespół do wyznaczenia do sektora, przeprowadzić przez sektor, wezwać wsparcie, doprowadzić go do tego zespołu, który odnalazł, ponieważ dwie osoby terenne nie są same w stanie ewakuować osoby zaginione, jeśli posiada obrażenia do utrzymania transportu do miejsca, gdzie może zostać przekazany zespołu ratownika medycznego. Pewne elementy pracy ma już niejako wykształcone. Ale nie ma problemu, żeby sektory graniczyły ze sobą, żeby ten psy wchodził na swoje Thank you.
Studiuj w WSPiA na najlepszych kierunkach studiów na Podkarpaciu. Administracji, zarządzaniu, prawie oraz bezpieczeństwie wewnętrznym. Zostań studentem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, nowoczesnej uczelni.